lat. Dlatego ja go na 10 dałem, nie? To jest lepiej, to lepiej, tam może, tam może. Tam się bał. On to samo chciał zrobić, a tak to zrobiłem, bo tak było. On grał tu i na 6, na 8. Im bliżej bramki przeciwnika, tym pokazuje więcej dla drużyny, nie? Staram się wybywać jakieś emocji teraz, na pewno po meczu może coś będę mógł więcej powiedzieć. Przed meczem nie ma żadnych dodatkowych emocji, jestem skoncentrowany na meczu. No tak, gdzieś od dłuższego czasu już siedziało mi to w głowie i na pewno łezka mi się kręci od rana, nawet myśląc na ten moment, czekając dzisiaj, że to będzie chyba najprawdopodobniej mój ostatni mecz na tym stadionie w koszulce Zagłębia. Stąd chciałbym podziękować wszystkim kibicom, wszystkim osobom pracującym w klubie, wszystkim kolegom z szatni, trenerom i wszystkim ludziom związanym z Zagłębiem za te dla mnie wspaniałych 6 lat i na pewno moje najlepsze momenty, jeśli chodzi o moją przygodę z piłką, przeżyłem właśnie tutaj na tym stadionie. Związane są z tą drużyną i na pewno będę bardzo miło wspominał ten czas i mam nadzieję, że kiedyś tutaj powrócę, może w innej roli. Ready, panowie, zapraszam. To jest zagadka, bo trudno przewidzieć, co Zagłębie może wywinąć, zaskoczyć czym. Były bardzo fajne mecze, było dużo bramek. Był ostatni mecz z Wisłą Płock, który robiłem, który no jednak rozczarował, także jest to dla mnie duża niewiadoma. Jest od kilku lat taki cykl szkoleniowy dla młodych piłkarzy. Bartek był w pierwszym roczniku 2002, miał wtedy 13 lat i z tej grupy bramkarzy, którzy tam byli, on jako pierwszy właśnie zadebiutował w Ekstraklasie. Jestem ciekaw, bo to wiadomo, bramkarz młody ma prawo popełniać błędy, ale wielu bramkarzy w jego wieku zaczynało. Thank you.
Niedziu! Do zobaczenia! Terminator! Koń! Borem, patrz, mianuję cię! Masz ode mnie nagrodę. Arci z główki to nie szli z 5 lat. Ale jak? Pamiętałeś? Szczerze tak. Alan, Popek, Dosiu, mogę was prosić? Konie, chodźcie do mnie. Dziękujemy za te lata wszystkie w imieniu całej szatni. Dziękujemy wam za poświęcenie. A teraz was najgłośniej! Dawaj córeczkę! Kto wygrał mecz? Zagłębie! Szacunek za odrobienie, przegrywaliśmy, odrobiliśmy, brawo!